Cześć, witam serdecznie. Zgodnie z zapowiedziami zaczynamy coś gotować. I w pierwszym odcinku, w którym mam w ogóle tremę, zrobimy schab po cygańsku. Danie, można powiedzieć, jednogarnkowe. No, w jednym kotle będziemy gotować. I co będzie nam do tego potrzebne? Sól, pieprz to podstawa. Ketchup, papryka słodka, mielona, ocet, jaki kto ma, sos sojowy, przecier pomidorowy, musztarda, szklanka wody. I teraz tak, na sam początek musicie sobie przygotować, tak, ja mam tutaj posiekane pieczarki, czerwoną paprykę, żółtą paprykę, cebulę, kawałeczek taki nieduży pora i dwa ząbki czosnku. No więc tak, zaczynamy. Do garnka wlewamy sobie, no bo po co to robić w oddzielnym naczyniu, skoro to i tak do tego garnka pójdzie i tak. Zaczynamy sobie od szklanki wody. Później idzie sos sojowy w ilości trzech łyżek. Jedna, druga i trzecia. Sobie odstawimy. Dwie łyżki soku octu. Ja mam akurat jabłkowy. Z jabłkowym jeszcze nie kombinowałem, więc nie wiem, jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze. I tutaj mamy kolejnie 3/4 szklanki ketchupu. No, to jest dosyć sporo, tylko że ja mam tutaj większą szklankę. Tak więc... chodzi o małą szklankę, ale sporo tego pójdzie. Tyle styknie. Tyle, powiedzmy, styknie. Troszeczkę sobie to rozbebłamy. Dwie łyżki przecieru pomidorowego. O, jest. Dobra. Po czym bierzemy sobie dwie łyżeczki cukru, bo skoro było słodkie, kwaśne, to musi być również słodycz, tak? To musi być zachowane, to wiecie. Yin i yang, można tak to powiedzieć. Kuchenne yin i yang. Dobra. 2,5 ząbka czosnku do tego, ale to mamy tu w warzywach. Łyżka musztardy. Teraz uwaga, ja mam Dijon i Dijon jest bardzo intensywna, więc nawet bym powiedział, że trochę mniej niż łyżkę, bo to jest i słone, i ostre, więc tym ostrożnie, chyba że macie jakąś inną musztardę. No nie ma problemu. Teraz to jest trochę z tym zabawy. Sól dajmy na końcu, bo jak coś się przesoli, to już jest lipa. Więc uwaga z tym. I
łyżkę papryki słodkiej. To by było, jeśli chodzi o całą tą zalewę, to by było tyle. I co? Wcześniej przygotowałem sobie schaba, po prostu schaba pokrojonego. On leżał noc w lodówce przyprawiony, jakie tam chcecie przyprawy. I tylko został obtoczony w mące i przesmażony na takie złociste plastry. Więc teraz co? Układam sobie w zalewie. Dlatego, że ta mąka, która jest na tych schabach, ona nam trochę zagęści ten sos również. Tak więc to dlatego było tak, a nie inaczej zrobione. I przychodzi czas, aby dodać posiekane warzywa, czyli wieczarka, czerwona papryka, żółta papryka, pora nie musi być, i cebula, i oczywiście ząbki czosnku. To sobie rozkładamy, jak się da. I to wstawiamy na mały ogień, tak żeby to wszystko zmiękło, cała papryka. Ile to ma się gotować, to Wam nie powiem. To ma się zredukować. Można jeszcze raz później podlać, znowu to zredukować. Chodzi o to, żeby to było ładnie wszystko razem ze sobą spojone, żeby to się zagęściło i można to podawać z ryżem, z chlebem, czy z ziemniakami. No, tak to wygląda. Przykrywamy sobie na małym ogniu, niech to się po prostu dusi. Oczywiście na koniec próbujemy i sprawdzamy, czy jest słone, czy jest niesłone, czy jest mało słone, do salamy, pieprzyć, ja lubię pieprzyć, to też sobie dopieprzę. I to cała filozofia tego dania. 1 hour later. Hej, mordeczki, no zrobione, jednak trzeba godzinę trzymać na małym ogniu, przed godziną, 10 minut jakieś przed godziną, na 50 minut zdjąć pokrywkę, żeby się szybciej zredukował. Wygląda tak, smakuje bardzo fajnie, słodko, kwaśne, czuć posmak, lekko pieczarek, wszystkie warzywka puściły soki, a każdy facet lubi, jak ktoś puszcza soki, więc polecam, bardzo dobre, mówię, z ryżem, z ziemniakami, z makaronem, obojętnie z czym chcecie, pasuje praktycznie do wszystkiego. To by było na tyle, dzięki bardzo, na razie.